I witajcie na kanale GWW15. GWW15, kanał, który zajmuje się rzeczami takimi jak wklęsła ziemia i płaska ziemia. Jak sobie tak pomyślałem ostatnio o tym, czym to w ogóle się zajmuje, to pomyślałem, że jestem nienormalny. Ale ponieważ jestem, no nie jestem jakimś człowiekiem wykształconym, nie jestem jakimś człowiekiem szczególnie mądrym i uzdolnionym, no to zajmuję się też z tego powodu, że sam jestem tym zainteresowany, jestem jak to w ogóle jest. Czy na przykład te argumenty przytaczane przez tych ludzi, którzy głoszą czy wklęsłą ziemię, czy płaską ziemię, czy te argumenty mają jakąś rację bytu, czy nie mają. I sam to sprawdzam, sam jakoś dochodzę do tej prawdy, ponieważ no staram się to zrozumieć te argumenty, zrozumieć te jakby dowody, które są przytaczane przez różne strony. Dlatego też postanowiłem zrobić taki właśnie cykl Krzywizna Umysłu, a teraz zająć się filmami o płaskiej ziemi, filmami zagranicznymi. Zatytułowałem ten cykl Jak oni ściemniają. Dlaczego taki już tytuł tendencyjny? Otóż dlatego, że już przejrzałem te filmy i teraz chciałbym się z wami podzielić się wrażeniami takiego laika, który czasem potrafi skontaktować się ze swoim mózgiem, czasem potrafi coś tam nawiązać, połączenie, które często się zrywa. Ping jest duży i mam opóźnienia, lagi, ale czasem ten mózg zadziała i wtedy coś tam potrafię wymyślić. I tutaj mamy taki film, Ziemia kula, debata skończona, nie ma dyskusji, można powiedzieć, tak to jak można przetłumaczyć chyba, myślę, że dobrze. I pokazuje w tym filmie taką drogę księżyca, dlatego ten odcinek Krzywizny Umysłu, część pierwsza, jak oni ściemniają, nosi taki tytuł Droga Księżyca i pokazuje tą drogę księżyca, następnie pokazuje wykresy, pokazuje różne takie rysunki, które mają uzasadnić, że uwaga, jeżeli księżyc leci po prostej, jeżeli wznosi się po prostej, to ziemia jest płaska. Jeżeli ta droga tego księżyca, czy też słońca leci po takich zaokrąglonych jakby liniach, to no, ziemia jest kulista. Wystarczy sprawdzić, czy księżyc i słońce leci po prostej, czy po krzywej i już mamy odpowiedź na pytanie, czy ziemia jest kulą, czy ziemia jest płaska. Ten koleś właśnie tu twierdzi, że jeżeli leci i tak się zaokrągla, jak mówi to na oficjalna nauka, no to ziemia jest kulista. Natomiast jeżeli leci po prostej, to jest płaska. Żeby było ciekawie, pokazuję tutaj takie zdjęcia i te zdjęcia, no tutaj jest, według mnie, no są, nie są miarodajne, dlatego że są, no mała ta droga jest księżyca pokazana i dlatego nie dają 100% odpowiedzi na to pytanie, chociaż według tego autora tego filmu prawdopodobnie tak. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na film, który on tutaj zamieścił na początku i zobaczcie, chciałbym przeanalizować ten film i tutaj już można powiedzieć, że droga jest dość długa tego księżyca, więc przeanalizowanie dokładne tego filmu ma rację bytu i coś nam może powiedzieć. Jak to przeanalizować? Otóż można posłużyć się, ja to zrobiłem właśnie w ten sposób, taką wtyczką Star Trail. Star Trail to taka wtyczka napisana chyba w Pythonie do Gimpa. Nie wiem, czy można to też pewnie do innych programów też tam to wsadzić. Generalnie ta wtyczka jest po to, że można właśnie dzięki tej wtyczce nałożyć klatki poszczególne filmu. Ja tu właśnie ten film podzieliłem na klatki, zrobiłem to w Blenderze, on mi tak porobił te klatki. Potem te klatki można wsadzić do tej wtyczki i ta wtyczka jakby scala te klatki w jedną całość, ale w taki sposób, że dodaje tylko jaśniejsze punkty. Dzięki temu, jeżeli jakiś punkt jasny się przesunie na zdjęciu, które zostało no, na filmie, tak, no to ta klatka zostanie jakby dodana i w ten sposób powstają no chociażby ślady gwiazd. Tutaj jak widzicie ładuje się już tutaj te zdjęcia, tak, bo to trzeba podać w tej wtyczce katalog, z którego ona może sobie brać. I za chwilę będziemy mieli odpowiedź na pytanie, czy księżyc jest lupi, jak ten autor tego filmu tam twierdzi, czy nie jest lupi, czy jest prosty. No, tak jak się przypatrywaliśmy temu filmowi, to widać było, że
no tak jakby po prostej tej drodze leciał. Zobaczmy, czy dokładna analiza wynikająca właśnie z nałożenia tych klatek też da taki efekt. Czy jesteście zdziwieni? Czy się zdziwiliście, że człowiek, który uważał, że debata jest skończona, ponieważ Księżyc leci po prostej, przedstawił film, którym wyraźnie widać, kiedy się weźmie to, zrobi właśnie drogę tego Księżyca z wtyczki, że Księżyc po prostej nie leci. Czy jesteście zaskoczeni tym faktem? Bo, drodzy, ja nie jestem. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy pomyśleć logicznie. Jeżeli Księżyc jest przyczepiony do gwiazd, jak gdyby, do tego nieba, które się obraca nawet, powiedzmy, to będzie miał taką samą drogę jak te gwiazdy w tym samym miejscu, w którym on jest akurat przyczepiony. To znaczy, tak to widać, tak? Tak to wyraźnie widać. I teraz pytanie, czy to jest dowód na płaską Ziemię? Według tego faceta debata jest już skończona, ponieważ Ziemia jest kulista. No wyszło tak z tej wtyczki i nie ma nawet co dyskutować, tak? Czy będziecie chcieli jeszcze dyskutować coś na ten temat? Możecie sobie dyskutować, ponieważ to nie jest żaden dowód na to, że ta Ziemia jest kulista, ani na to, że ta Ziemia jest płaska. To jest tylko dowód na to, że facet, który usiłował przekonać ciebie, drogi widzu, do tego, że Ziemia jest płaska, ściemnia. Tak oni ściemniają właśnie. I drodzy, ja pomyślałem, no, że to jest chore, bo ludzi można nabrać na takie coś, skoro widać wyraźnie, że jeżeli Księżyc jest przyczepiony do jakiegoś miejsca na niebie i to niebo będzie się obracać, czy też Ziemia będzie się obracać, no to Księżyc czy Słońce będzie wykonywać taki sam ruch, jak to miejsce, na którego tle to Słońce widać, czy też Księżyc. Poświadczają to liczne zdjęcia. Od razu tutaj wychodzi na jaw, że gościu, który pokazał tam te zdjęcia którego Księżyca, które się tam nie zakręcały, po prostu pokazał tych zdjęć za mało, pokazał tą drogę za krótką, żeby można było coś powiedzieć o tym. Zobaczcie tutaj, jest to wyraźnie widoczne, że Księżyc, jeżeli długo jest ten czas naświetlania tego Księżyca, jeżeli długo się robi, odpowiednio długo, to ten Księżyc będzie się właśnie zaokrąglał. Ta droga Księżyca będzie się zaokrąglała. I to dokładnie tak, jak można było się spodziewać, co wcześniej powiedziałem na temat tych gwiazd, że w tym miejscu, gdzie te gwiazdy są i jest ten Księżyc, to będzie taką samą drogę pokonywał. Zresztą zobaczcie, to widać wyraźnie z tych zdjęć. Z tych zdjęć poklatkowych, z tych zdjęć pokazujących tę drogę Księżyca. Zatem myślę, że wyraźnie tutaj pokazałem w tym filmie, że ludzie, którzy głoszą tą płaską Ziemię, rozmijają się z prawdą. Ja nie wiem, czy oni to robią celowo. Ja myślę, że celowo, bo przecież skoro szukał tego materiału, szukał tych zdjęć, skoro wyszukiwał to w internecie, to musiał natknąć się też na takie zdjęcia, takie, gdzie ten Księżyc jest zaokrąglony. Powinno to mu dać do myślenia. Powinien właśnie przeanalizować bardziej, tak jak ja to teraz zrobiłem, kiedy to wygląda rzeczywiście, że jeżeli Księżyc jest w miejscu jakiejś gwiazdy, to będzie miał taką samą drogę jak ta gwiazda. A więc jeżeli będzie zaokrąglała się ta droga, to będzie się bardziej zaokrąglał też Księżyc, jeżeli jest w tym samym miejscu. Natomiast jeżeli są takie, widać, że takie prostsze łuki, to właśnie w 2D ciężko to sobie wyobrazić, ale gdybyś tam stanął pod tym i musiał podnieść wzrok i zobaczyć na drugą stronę, to też będzie łuk. Też będzie łuk i Księżyc też po takim łuku będzie się poruszał. Skąd to wiem? Trzeba obserwować świat. Trzeba obserwować świat, trzeba obserwować Księżyc, gwiazdy. To wszystko jest bardzo banalnie proste dla kogoś, kto to obserwuje, ponieważ tu nikt taki sobie nie da wcisnąć, że Księżyc leci po prostej albo Słońce. No, nie da sobie tego wmówić, jeżeli będziesz to obserwował, bo ty dokładnie wiesz, po jakich drogach leci Księżyc.
Ja myślę, że to specjalnie jest, to jest taka moja teoria, że ci ludzie, którzy produkują te filmy, uczestniczą w jakichś badaniach i sprawdzają właśnie innych ludzi. Ja już o tym wspominałem w poprzednich swoich filmach. Sądzę, że naprawdę jesteśmy poddawani eksperymentowi, czy jesteśmy w stanie uwierzyć w coś tak banalnie nieprawdopodobnego i coś takiego, co przeczą temu mnóstwo dowodów, że Ziemia jest płaska. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku zajmę się tymi promieniami słonecznymi, które wygląda na to, że no, wylatują z chmur, które są gdzieś nisko, blisko Słońca. O, tak można powiedzieć. Zatem zapraszam do następnego odcinka i trzymajcie się. I pamiętajcie, nie wierzcie w to wszystko, co wam mówią. Sprawdzajcie to. Przypatrzcie się, użyjcie logiki, użyjcie swojego rozumu.